poruszony. Pułkownik Ryszard Kukliński był moim wielkim przyjacielem. Reprezentowałem jego interesy w kraju. Porozumienie Organizacji Kombatanckich Niepodległościowych w Krakowie od w zasadzie początku lat 90. walczyło o jego rehabilitację. I ci, którzy to zrobili, obojętne czy są to przedstawiciele skrajnej prawicy czy skrajnej lewicy, wystawiają sobie fatalne świadectwo, ponieważ to właśnie pułkownik Ryszard Kukliński z narażeniem życia bronił polskiej racji stanu, którą było w latach 80. bliska współpraca ze Stanami Zjednoczonymi. Czy to nie jest dziwne, że zostało to zrobione właśnie z nocy z 12 na 13 grudnia? Wydaje mi się, że to jest nieprzypadkowe, iż zostało to zrobione właśnie w rocznicę stanu wojennego. Być może pewien wpływ na to miały również ostatnie apele porozumienia dotyczące tego, aby pułkownik Kukliński został uhonorowany specjalną uchwałą przez Sejm. I to tym bardziej tylko jako... I to tym bardziej mnie jako i reprezentanta pułkownika Kuklińskiego w kraju i jako rzecznika porozumienia obliguje do tego, aby nie ustawać w wysiłkach o awans generalski, order Orła Białego dla pułkownika oraz degradację generała Jaruzelskiego i odebranie temu zdrajcy orderu Virtuti Militari. Jureczku, trochę odczytaj.